Wymieniony wtorek władze partnerskiego miasta Waren zadeklarowały finansowe wsparcie dla Związku Ukraińców w Suwałkach. Środki zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom. Z burmistrzem Norbertem Millerem rozmawiał prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz i Anna Samojlenko, prezeska tego związku. Jak się dowiedzieliśmy, niemieckie miasto partnerskie również przyjmuje uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Schronienie znalazło tam już 150 osób. W tych trudnych czasach chcemy wykazać solidarność wobec naszych partnerów z Polski miasta Suwałki. Widzimy, że Polacy przejęli na siebie główny ciężar związany z kryzysem uchodźczym, spowodowanym wojną na Ukrainie. Dlatego też razem z Radą Miejską w kwietniu podejmiemy decyzję o przekazaniu środków finansowych na potrzeby działalności Związku Ukraińców w Suwałkach powiedział Norbert Miller podczas wideorozmowy. Anna Samoilenko podziękowała niemieckim partnerom za wsparcie i okazaną pomoc. Prezydent Renkiewicz natomiast przedstawił aktualną sytuację w suwałkach związaną z napływem Ukraińców.